Gdzie podziały się karty serii 5000? Czy rzeczywiście trafiły w ręce skalperów? Czy może jest to wygodna narracja, aby kto inny mógł się nachapać? Przecieki co do następców papierowej serii rtx czyli karty z origami. Niesamowity przyrost wydajności, ale nie jest to to, czego byście się spodziewali. Ruszyła pierwsza w Polsce przez sprzedaż na laptopy z kartami serii 5000. I tak jak wam mówiłem, tanio to już było. Witajcie w Szybkim Techniusie. Jest to pilotażowy odcinek, który ma za zadanie oszczędzić Wam czas i konieczność słuchania, jak ktoś mieli jeden temat przez 10 minut. Zasada jest prosta, jeden odcinek raz w tygodniu lub jeśli poprzedni osiągnie 1000 łapek w górę, więc wszystko w Waszych rękach. Gdzie się podziały wszystkie karty serii 5000, w mediach dominuje narracja, że jest to wina skalperów, którzy przy użyciu botów wykupili całe stany magazynowe, ale chyba mamy w tym wypadku do czynienia z drugim dnem. Według informacji z zagranicy sieć sprzedaży MicroCenter na całe Stany Zjednoczone otrzymała zaledwie 233 karty, 5090. Dodatkowo monitorowałem dostępność wielu egzemplarzy i nie otrzymałem ani jednego powiadomienia, że choćby jedna sztuka była dostępna nawet przez chwilę. I skoro tak dobrze można zarobić na sprzedaży tych kart, to czemu brakuje tych ofer zarówno na OLX jak i na Allegro? Za to jakimś cudem sklepy bez problemu sprzedają zestawy z tymi właśnie RTX-ami, może dlatego, że łatwiej w tym zestawie ukryć cenę nowej karty i nie być posądzonym o pazerność. RTX-y nowej generacji mają praktycznie zerową dostępność, a już pojawiają się informacje co do ich następców, czyli serii 6000. Dostaniemy DLSS 5, który będzie dwa razy wydajniejszy od obecnego. Jak zostanie to osiągnięte? Już Wam mówię i możecie mnie cytować za dwa lata. Otóż nowy generator klatek będzie potrafił wygenerować 7 fejkowych FPS-ów zamiast 3. W jednym wywiadów zostało powiedziane, że już teraz byłoby to możliwe, ale nie ma takiej potrzeby. W końcu co pokazaliby za dwa lata? Skoro według przecieków realny przyrost wydajności ma wynieść zaledwie 10%. Ale nie martwcie się, i kolejny raz mogę powiedzieć, a nie mówiłem. Jest światełko w tunelu, którym jest powrót do technologii SLI, która polegała na łączeniu wielu kart, aby osiągnąć realny wzrost wydajności. Nie minął nawet dzień odkąd pokazałem wam ukryte w kodzie strony jednego ze sklepów ceny, z jakimi zadebiutują nowe modele laptopów z RTX-ami serii 5000. Były to konstrukcje od Gigabyte'a oraz Asus'a, a dzisiaj mam dla was kolejnego producenta, który właśnie rozpoczął swoją przedsprzedaż. I mowa tu o Razerze ze swoją serią Blade. Za najtańszy model z RTX 5070 Ti musicie zapłacić około 13 tysięcy złotych. Natomiast wersja z RTX 5080 to już wydatek w okolicach 17. Natomiast jeżeli chcecie najmocniejszy model z RTX 5090 musicie wyłożyć okolice 21 tysięcy.